Widzę się rusza mocno. Pokaż mi, ne? Najbardziej lubiłam robić, jak ten zęb jeszcze był i się ruszał, to też tak robiłam. Pokaż tutaj, bo tam, no nie patrz na to, tylko tak, tu, Maryniu. To tak robiłam. I pokaż. Ale... Nie, powoli, pokaż. O. Gdzie ty pojechałaś? I dotarliśmy. Marysiu, co tu jest? Odwróć się, jak mówisz. Marysiu! Marysia, co tu jest? Marysia, opowiedz nam, co tu jest. Odwróć się, kochanie, i powiedz ładnie. To moja szkoła. Głośno, kochanie. To moja szkoła. I powiedz coś o niej. Kiedy tu przyjdziesz? Po wakacjach, w czwartek. Ewa, Marysia nie chce mówić. Powiedz, co tutaj jest? Tutaj jest jej szkoła. I ja poszłam wczoraj do mojego przedszkola. Dzień dobry. Witamy. Hello, mama. Ewa, Maria. Maria, to wysypie się wszystko, wiesz? No, chipsy się wysypują. Jesteśmy na starym rynku. Bydgoszczy, całą rodziną. Bo się nudzimy. Właśnie będę szła kupić mamie wodę do żabki. Wodę? Tak, wodę. Kole. Kole. To idziemy. Kole. Chodźcie. A ty już sama chodzisz do sklepów? Szukamy dalej. Właśnie szukamy dalej. Idź. Pójdziemy właśnie. Cześć. Znaleźliśmy właśnie żabkę. We are relaxing on Mill Island. Siemcia. Jak się podoba, dziewczyny? Gdzie jesteśmy? Panie, głośno! Jesteśmy na wyspie wojskiej! Ja akurat tutaj... Jaman! Tata, tu nie jest wyspie wojskiej. Do pierwszego upadku! Czemu ty sama jesz? Co? Ogonek prawie zjadł. Dziewczyny, to powidelec. Czekajcie. Nowa, długa papryka. Tutaj takie mamy małe co? Smakołyki, nie? Tak, papryczka, chili. Napisane. To papryczka z chili, tata. Pfefferonen, mild pikant. Czyli średnio ostre. Papryczka chili. Ja zjem pierwszą. Nie, teraz ja pierwszą.
pierwsza. Nie, nie, końcówkę. Tylko no końcówkę i tą wodę. No bo potem ja pierwsza. Bo się zacznie psikać. Końcóweczkę. Mhm. Pewnie dzieci niektóre w waszym wieku to mimo tego milk pikant, to i tak by ich poskręcało, nie? Aby tu afrykańska dieta, nie, myszy? Nauczone ostre czasem. Czasem nie było wyjścia, jak się było głodnym. Halka! Ewa oglądała w bajce, że zjadła dziewczynę taką ostrą papryczkę, czyli... Masz, Ewa, końcóweczkę? Że ona zamieniła się w papryczkę, czyli... Aż kapie z brody. Dobre? A w Turcji można kupić taką wodę kiszoną, bardzo ostrą. Bardzo? Mhm. Turszu się nazywa. Co to jest? Maria, co się dzieje? Nie da rady tego otworzyć. Otwieramy kolejną. A gdzie jesteście? Alicja? No, siema, happy birthday. Dostałam, ciocia, widzisz? Dostałam coś. Ci cioci pokazuję. No, fajnie, Alicja. Co robicie, dziewczyny? O nie, patrzcie, jedna ryba już chciała iść. Ala, popcornu się nie daje ryba. Trafiłaś, tak? Zawsze tam jest. Tak, że on African style. Jakie z nami transportem jechali, nie? Biegajcie z nią. O, Mariju, easy, easy, okay? Easy, or else fall down. Patrz, ale... O, coś tam wyleciało chyba jemu. Dobrze. Dobrze. Dobra, Maria. Ewa, chcesz? Teraz jeszcze Ewa. Ewunia. Ewunia nie chciała. Alicia i za dobra. Uważaj. Dobrze, rozmawiaj. Dzisiejszą ciekawostką, którą Wam przedstawię, afrykańską, będzie w sumie trochę odgrzewany kotlet, bo chciałbym powiedzieć o edukacji w Gambii, a o tym to ja nagrałem cały odcinek. Linka będziecie mieli na różnych urządzeniach na ekranie albo w opisie tego filmu, także sobie zobaczcie. Nagrałem wywiad z dyrektorem szkoły w Korop, koło Kasserkund. No, ale jak mówiliśmy o szkole dzisiaj, to coś tam powiem. Jest taki mit, który ja zawsze obalam, że w Gambii jest płatna edukacja. Albo, że jest płatna dla dziewczynek, zależy, którą wersję kto słyszał. Nie wiem od ilu lat, ale od wielu lat edukacja jest za darmo. Na zasadzie, no, za darmo jest szkolnictwo, czyli nie płaci się za pobieranie lekcji w szkole podstawowej. Za wszystko inne się płaci. Także oczywiście ludzie potrzebują pieniędzy na edukację, ale sama edukacja nie jest płatna. I dlaczego ja to mówię? Często niestety ludność miejscowa naciąga turystów, mówiąc, że potrzebują na school fees i jak się ich zacznie pociągnąć po język, to wymyślają, że muszą co miesiąc płacić za szkołę i tak dalej, ale to nie, to tylko w prywatnych szkołach, zresztą no, tak jak w Polsce. Tak jest darmowa, no ale trzeba, mówię, wszystkie, nie ma podręczników od państwa, nic takiego, wszystko trzeba samemu kupić. Co najciekawsze, obowiązkowe są mundurki. Ale mundurku się nie kupuje.
bo nie ma, nie sprzedają. No to bez sensu. Nie. Mundurki się szyje. Kupuje się materiał, w zależności od szkoły to jest na ogół biały i granatowy, biały, zielony, biały z jakimś innym kolorem. I każdy krawiec szanujący się, a krawców tam jest całe mnóstwo, na każdym rogu jest krawiec, on wam mundurek uszyje. Nie będę mówił cen, ale generalnie no, u nas to by się nie sprawdziło. Jak tam ostatnio byłem u krawcowej, jakieś tam pierdołki za przeproszeniem zrobić, to rzeczywiście koszt jest zupełnie no, wysoki, że tak powiem. No, na pewno nie opłaca się szyć ciuchów u krawców, zamiast je kupować, a w Gambii to nadal jest opłacalne. Zresztą no, nie sprzedają tych mundurków. No chyba, że po kimś, ale tak to się na wymiar szyje. I tyle. Jeszcze o wakacjach może powiem coś. Wakacje, nie pamiętam, krótsze są niż u nas. Na pewno nie 2 miesiące, ale też jakoś tam sierpień, lipiec. Chyba się jakoś pod koniec lipca zaczynają i na początku września kończą. Czy w sierpniu się zaczynają, a na początku września kończą. Także u nich to jest wtedy pora deszczowa. No to ma takie podwójne znaczenie. Może nie dlatego, żeby korzystały z lata, co po prostu no, do wielu miejsc jest trudno dojść, trudniej dojechać w porze deszczowej, a po drugie to też to jest czas no, żniw, tak, na wsi, dużo dzieciaków pomaga, rodzicom muszą pomóc tam, nie ma czasu wtedy do szkoły chodzić. No i tyle, nie? Jeżeli wam się w ogóle podoba mój content, jesteście nowymi widzami na moim kanale, to bardzo, bardzo serdecznie was proszę o suby. Potrzebuję ich naprawdę, jak to się mówi, ryba wody, czy jakoś tak. Są mi niezmiernie potrzebne, a do tego no, za każde lajki, komentarze też. Ja zawsze odpowiadam na komentarze, więc proszę, piszcie śmiało jakieś pytania. Chętnie podyskutuję. Dziękuję.